Cześć, z tej strony Macek i tym w materiale chciałbym wam pokazać mój Prestige 4. Tak, Prestige 4. Trochę no ten Prestige musiałem trochę pofarmić, bo pierwszy Prestige biłem gdzieś parę miesięcy temu. To chyba parę miesięcy. Gdzieś stawię obrazek, gdzieś mniej więcej stawię, ile to trwało. Jestem z siebie zadowolony. Może nie z tego powodu, że tak długo mi to zajęło, bo niektórzy potrafią prestiż wbić dosłownie w tydzień, dwa. To zajęło niestety parę miesięcy. No ale cóż, zawsze warto pamiętać, że nie warto się pakować w takie gry, wiecie, że długo grać czy coś, bo to po prostu nie warto, żeby to się nie znudziło. Pomalutku, po cichutku. No i tak, prestiż czwarty. Określmy sobie, co stracę. W tym prestiżu stracę mało. Jedynie co stracę to Twin Lake, który w sumie i tak po aktualizacji letniej jest bezużyteczny, to aż mi tak już na nim aż tak bardzo nie zależy. Stracę Winchestera, trochę mnie to boli, bo sama broń jest spoko, a trochę na nią wydałem. Około 50 tysięcy, co niestety mi to chyba 50 tysięcy, nie pamiętam ile kosztuje Winchester, ale broń spoko, drogawa. Berę to na pewno stracę, chyba pamiętam, że kupiłem ją do kontraktów, by szybciej trochę tego expa leciało. Taki tip sprzedam wam przy okazji. Róbcie kontrakty na Berettę, bo to jest bardzo opłacalne. 100 fragów z Beretty za chyba 2,5 tysiąca expa, co to jest bardzo opłacalne. Raz dziennie, no nie? To jest bardzo dobre. I jeżeli chodzi o tych głównych, to chyba wszystko. Tu te krapy nie kupowałem, ale muszę wam powiedzieć, że kusiło mnie kupić krowę. Bardzo mnie kusiło. Ale jakoś tak wiecie. Myślałem, że nie warto, że Winchester mi wystarczy, no i wystarczał. A nagle ktoś chciał wiedzieć, to sobie głównie siedzę na Voidzie. Skoro właśnie ten Shed Farming został znerfiony, to siedzę tu tylko na Voidzie. Na Voidzie właśnie jakoś dla mnie otoczywają oczy, przyjemnie mi się gra na Voidzie. To jest bardzo przyjemne. Ale wracając. Secondary, pracę RPG i Peacemakery. Peacemakery też żałuję, bo one są drogie, one są zajebiste. Peacemakery to jest dla mnie chyba najlepsza, drugorzędna broń. Takich wszystkich. Niekoniecznie mele, bo mele niektóre też są dobre. Na przykład ten Ice Ledge jest dobry, tylko niestety z eventów. To ma, ten ma. Armora to chyba się tu nic nie traci. Itemy. Eventowe chyba się nie traci. Bardzo dobrze, bo tutaj trochę tych pierdół mam. I to raczej nie zsytuje. Mounty. Nie usuwa. Całe szczęście, bo sobie nie wyrażam mounty, które usuwało. Byłaby lipa. Hajs 500 tysięcy. 509 tysięcy. Potem, nie, już nie pamiętam ile to było procent, się dostaje z powrotem. Chyba tam 15? Tak myślę, że 550 około będzie. Nie zwróci. Więc będę mógł sobie pokoić no Winchestera i znowu będę tak około stratny tak na 400 tysięcy, ale dobre i to, dobre i to. Lepsze te 400 niż te, nie wiem, 200, no nie. Nie będę miał problemu przy 45, przy kolejnym. Ale tak będę się musiał pomęczyć. Niekoniecznie, bo mam Bubastera. Bubaster jest dla mnie kozacki, jeżeli chodzi o taki jakby start. Ta broń w ogóle nie wymaga skilla, tylko trzeba podejść. To jest taki tej broni i on jest strasznie wkurzający. Ale na początki dobre, na początki dobre. Dobra. No to chyba nie ma nic więcej do tego. Jeszcze mi się przypomniało, miałem kontrakt aktywowany. Nie jestem pewny, czy on się zachowa. Nie jestem pewny, czy on się zachowa, jak wezmę prestiż. Tego nie wiem. Zobaczymy. To sprawdzimy razem. To, że to ja sam nie wiem. No ponoć właśnie tych kontraktów nie ma na początku. Ale ciekawe, czy się zachowa. Czy ten stan się zachowa, bo 10 tysięcy expa tak na start zabrał inicjatywa, no nie? I dobra. Niczego nie potrzebuję, wszystko mam. Event to tam będzie raczej długo. To nic. Full prestige. No i standardowa reguła. Bronie, itemy. Wszystko. Ta, to już wiemy. Tu już wiemy, wiemy. Dostanę. O! 3 Golden Skin Crate'y. O! Teraz to ja mogę się zabawić. Właśnie ostatnio mi brakowało tych skin crate'ów. Nie pamiętam, na co go dałem. Chciałem dać na Peacemakery, ale patrzę, nie mam. Nie wiem, czy mi się usunęło, czy dałem na coś i nie pomyślałem, nie wiem. Plus 10, no to wiadomo. Plus 20 max health'a. O, to jest dobrze, bo z Bull 2 będę mieć już 300. To jest cholernie sporo.
Już takie ataki mogę przetrwać, to mi się w cholerę podoba, że tej większy prestiż i więcej HP macie. To jest właśnie zajebiste. Wiecie, tak nie wiem, prestiż 10 już w ogóle nie potrzebujecie armora, no nie? Czyli jeżeli patrzycie na HP, no nie, to wtedy nie potrzeba wam takiego armora, skoro macie te ileś tam HP. Chyba, że właśnie patrzycie na armora ze względu na jakieś korzyści, typu, nie wiem, wybuchy, tak ma ten flak vest i tak dalej. No to dobra. Tu wszystko wiemy. Tu oczywiście też wiemy. Tutaj nic więcej nam nie trzeba. Tylko tak, nie spojrzałem. Czy stracimy? Jakby wam to powiedzieć, nie ma tutaj napisanego coś w stylu, że się traci postępu w kontraktach, więc myślę, że chyba, że experience to chodzi o. Nie, no experience to chodzi chyba tylko głównie o expa, no nie? No ja sam nie wiem. Miejmy nadzieję, że nie zesytuje nam. Nie zesytuje nam postępu tego kontraktu. Bo to będzie fajnie taki boost na początek, te 10 tysięcy. Okej. Tu wszystko wiemy, tutaj też. I tak, i to jest. Ile to było procent? To było 10%. Czyli jak jest milion, to ile dostanę? Kurde, na procentach to bym zawsze średni. No ale tak około 530. Bo będę mieć. Więcej. 550 około. Około gdzieś tak. No, mniejsza, ale wiadomo o co chodzi, że hajs będzie większy. Też jest dobre. Dobra. Jest. Jest dobra, stara pieczątka, którą uwielbiam klikać zawsze. To jest takie, wiecie, tą pieczątkę się klika raz na parę miesięcy. W moim przypadku raz na parę miesięcy. Więc strasznie uwielbiam w to klikać. Może nie z tego względu, że mi usuwa wszystko, ale ze względu na to, że wiecie, że namęczyłem się tyle czasu, żeby teraz mieć więcej rzeczy. Dobra. No to bez zbędnego pierdzielenia lecimy. Poszło. Jezus. Muszę wam powiedzieć, że to tyle czasu było, no. Nie, 3 miesiące, około 3 miesiące, albo 2. Odkąd kolejny prestiż był. Już niektórzy momentami to pykło. Nice. Jest. Next prestiż. Nie trzeci? Tak, trzeci prestiż. Dobra, samo nie wywaliło. Zobaczymy, że będę mieć gówno. O, dobra, wrócę na tego Voida. Albo na Voida. Gdzieś na jakiś randomowy serwer, nie wiem. Dobra, tu gdzieś. No i co? Początek jedną trudne, ale 30% teraz to będzie lepiej dla mnie. Można powiedzieć, że jeszcze troszeczkę i będę samowystarczalny. Jest rank 0, ale jest prestiż trzeci. Prestiż trzeci, 30%. Jak ja się cieszę, że w końcu te 30%. Jak to tu wygląda? Crap, nie mam nic. To jest od 8. Kiedyś było tak, że ten bubaster był od początku, te wymiotowe bronie, ale widzę, że Pieter popatrzył na to i tutaj coś pozmieniał. Jak to wygląda? To mogę od razu dawać. O, no to tyle dobrze. Się przyda, bo Ice Lash na początek jest dobry. Armor tutaj nic takiego zbytnio nie straciłem. Tutaj zawsze pamiętam, że sobie ten pumpkin weta zakładałem, bo to było dobre na początek dla mnie. Tutaj też nic. No, wszystko zostało. Tak, normal. Nic mi nie usunęło raczej. I dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Tym takim krótkim, no prawie 9 minut, ale wie się to, że jest. Takie filmy będą rzadko, bo co parę miesięcy, ale to jest taki film, gdzie po prostu ja się cieszę i wy się cieszycie. Mam nadzieję, że się cieszycie. Do 15 chyba prestiżu, daleko jeszcze, ale zaraz będzie 1/3 drogi. Czeka mnie co najmniej jeszcze rok pracy. Nie, zależy jakbym się wziął, ale wiecie, ja, tak jak mówiłem, nie chcę jakoś tak rushować Reasona. Nie chcę, żebym się znudził po malutku, bo ja jestem takim typem człowieka, co nie potrafi. Potrafi spędzić w grze dużo czasu, ale nie wiecie, nie wie, nie że przez parę miesięcy. Na przykład taki idealny przykład, że nie wiem, że ktoś gra w CS-a i gra w tylko w niego, no nie, nic innego. Codziennie potrafi grać całe dnie w CS-a i nie zmieni tej gry, nie? No taki przykład. Dobra, trochę się rozgadaliśmy. Dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam. Mam nadzieję, że film rzucę jeszcze dzisiaj. Piątek.
piątek już mam, mówię, którego w piątek 21 sierpnia. Jak nie w piątek, to raczej w sobotę wleci. I to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Trzymajcie się.